pozwolę rozpocząć kolejną sesję. Mamy trzech prelegentów zdesygnowanych i po prostu przedstawię wszystkich panów i przejdziemy potem od razu do rzeczy. Profesor Leszek Jesień jest pracownikiem Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Zrównoważonego Rozwoju Kolegium Civitas. Jest autorem licznych prac, tak jak Wybór czy Inercja, Traktat Amsterdamski w świetle teorii integracji europejskiej. I badawcze zainteresowanie jego skupiają się m.in. na Unii Europejskiej, polityce, historii, instytucjach oraz sposobach funkcjonowania, a także polityce europejskiej państw członkowskich Unii Europejskiej, związkach pomiędzy procesami globalizacji a cywilizacją europejską. Też kojarzę bardzo dobrze jego książkę publikowaną z rozmów z Janem Kułakowskim. Mam nadzieję, że będzie też figurowała w rozmowach dzisiaj. Doktor Sławomir Łukasiewicz, już na tym etapie wszyscy znamy Sławka, organizator, pomysłodawca konferencji, bardzo mi dobrze znany od wielu lat, historyk specjalizujący się w dziejach emigracji politycznej, wielu tematów. Historyk, doktor nauk humanistycznych, kierownik referatu badań naukowych w Biurze Edukacji Publicznej IPN w Lublinie i koordynator programu naukowego IPN poświęconego dziejom polskiej emigracji politycznej 39-90. Adiunkt tutaj w Katedrze Nauk Politycznych Instytutu Europeistyki. Autor książek Trzecia Europa, Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych oraz ostatnio Partia w warunkach emigracji, dylematy polskiego ruchu wolnościowego, niepodległości, demokracji. Pozwolę sobie zwrócić ostatnim prelegentem będzie profesor Aleks Szczerbiak, który jest profesorem polityki i współczesnych studiów europejskich Uniwersytetu Sussex. Obecnie dyrektor studiów doktoranckich prawa, politologii i socjologii. W swojej pracy badawczej skupia się przede wszystkim na kwestiach rywalizacji międzypartyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor licznych publikacji, m.in. Polls Together, The Emergence and Development of Political Parties in Post-Communist Poland oraz Poland Within the European Union, New Awkward Partner or New Heart of Europe. Współpracuje z Journal of Common Market Studies, Perspectives on European Politics and Societies i East European Politics. Bardzo panom dziękuję. Panie profesorze. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za miłe wprowadzenie. Moim zadaniem jest opowiedzenie o Janie Kułakowskim jako chadeku i związkowcu, działaczu związków zawodowych, w szczególności chrześcijańskich związków zawodowych, ale nie tylko. I jest to dla mnie bardzo ważne zadanie, dlatego że przez wiele lat pracowałem z Janem Kułakowskim. W jakimś intelektualnym sensie jestem w pewnym stopniu jego uczniem, więc ta opowieść o korzeniach jego myślenia, o sposobie jego myślenia, o Europie, o wierze, o obowiązkach człowieka w sferze publicznej jest czymś, co jest nie tylko dla mnie intelektualnie, ale i emocjonalnie niezmiernie ważne. Rzeczywiście, jak wspomniał pan profesor, miałem ogromną przyjemność i satysfakcję intelektualną pracować z Janem Kułakowskim również nad książką, która jest zapisem jego życia w gruncie rzeczy, takim zapisem intelektualnym życia, opowiadającym o dzieciństwie, dalekiej przeszłości, wojnie, o początkach procesu integracji, związkach zawodowych, wreszcie o pracy w dyplomacji. I w gruncie rzeczy ta książka jest podstawą tego, co chciałbym państwu opowiedzieć. Głównie dlatego, że stanowi taki lapidarny zapis najważniejszych pojęć, zjawisk związanych z jego osobą. Zatem to, co chciałem państwu opowiedzieć, nieco o tym, czym dla Jana Kułakowskiego jest człowiek, czym jest Unia Europejska, czym są związki zawodowe i wreszcie na czym polega jego zdaniem wiara.
Nie chciałbym w ten sposób opowiadać, prowadzić dyskursu eschatologicznego, ale raczej skupić się na tych elementach przekonań, które mają przekonań mojego dawnego przyjaciela i pryncypała, które miały w moim przekonaniu ogromne znaczenie dla sposobu jego działania w sferze publicznej. A to właśnie, jak sądzę, jest przedmiotem naszych zainteresowań. Dlaczego w sferze publicznej posiadamy pewne jakości, cechy, które przekształcają się w programy polityczne, w rzeczywistość praktyczną? Jest jakiś, mikrofonowy sprzężenie. Dziękuję bardzo. Może będzie lepiej. Tak, chyba tak. Tak? Dziękuję bardzo. Więc Jan Kułakowski dla mnie był taką kwintesencją dobrego człowieka. To znaczy takiego człowieka, którego istota działania polegała na tym, że trzeba być porządnym człowiekiem, że trzeba pomagać innym, że trzeba tworzyć dobro wspólne i dbać o dobro wspólne, że trzeba działać na rzecz podtrzymywania dobra wspólnego, dostrzegać innego, indywidualnego człowieka obok siebie. W tym sensie kwintesencja działania Jana Kułakowskiego w moim przekonaniu być może najlepiej ilustruje tę kwintesencję jego aktywność w związkach zawodowych, wcale nie w Polsce, wcale nie Pomoc dla Solidarności, wcale nie w Brukseli, wcale nie w relacjach z Unią Europejską, ale aktywność związkowca prawdziwego w tym sensie, że jadącego do reżimów autorytarnych, niedemokratycznych i starającego się uwolnić działaczy lokalnych, uwięzionych, wsadzonych do więzienia i męczonych w tych więzieniach. Tak było w wielu krajach afrykańskich, gdzie Jan Kułakowski wielokrotnie jeździł. Tak było w Nikaragui. I robił to z jednej strony narażając swój indywidualny los, bo opowiadał również o sytuacjach, w których negocjował uwolnienie kogoś, a po drugiej stronie siedział jakiś pułkownik czy inny kapral z pistoletem, którym się bawił, żeby rozmawiać z przedstawicielem związków światowych. Ale z drugiej strony też oczywiście wykorzystywał autorytet właśnie światowych organizacji związkowych, pozwalający na to, że ryzyko a indywidualne takiego działania było stosunkowo niewielkie. Był skutkiem tego pewnego rodzaju bardzo interesującym emisariuszem Europy na świat. Ponieważ interesującym dlatego, że pozbawionym bagażu kolonialnego. Proszę sobie wyobrazić, że jedzie do Europy przedstawiciel Francji, czy przedstawiciel związków zawodowych, ale Francuz, przedstawiciel związków zawodowych, ale Brytyjczyk. Jechał Polak, który nie miał bagażu kolonialnego i którego głównym celem była pomoc indywidualnym działaczom związkowym, pomoc w zakładaniu lokalnych struktur związkowych i pomoc w tym, by te struktury między sobą potrafiły w jakiś sposób współpracować. I to jest tym przejściem, które dla Jana Kułakowskiego było przejściem z poziomu działalności lokalnej i indywidualnej na poziom działalności międzynarodowej, która była dla niego niesłychanie istotna. Od samego początku dla człowieka, który był emigrantem, obcą osobą w świecie belgijskim, ale był też jednocześnie świadkiem tego, w jaki sposób po II wojnie światowej państwa Europy Zachodniej próbowały zbudować swoją nową tożsamość w oparciu również o współpracę międzynarodową, w oparciu o proces integracyjny. Dlatego to, w jaki sposób Jan Kułakowski traktował Unię Europejską, było pewną jego szczególną umiejętnością. To była taka umiejętność, która była bardzo trudno dostrzegalna, jak sądzę, z zewnątrz,
z zewnątrz był czasami uważany za człowieka, który miał łagodny stosunek do szczegółów, ale był to stosunek do szczegółów, który był bardzo twardy, to znaczy wybierał te elementy z rzeczywistości negocjacyjnej, z rzeczywistości integracyjnej, które miały niesłychane znaczenie w danym momencie i opanowywał takie pole do perfekcji. W moim przekonaniu w jakimś sensie ja sam powtarzam ten sposób traktowania rzeczywistości integracyjnej, w której istnieje narracja międzynarodowa, próba porozumienia się pomiędzy ideami, pomiędzy państwami, próba zachowania pokoju, ale ona jest oparta o bardzo twarde, konkretne rozwiązania, czy one mają charakter prawny, czy one mają charakter gospodarczy, to już jest osobna historia. Chciałbym teraz kilka słów poświęcić na to, w jaki sposób Jan Kułakowski traktował chadeckość związków zawodowych, co jest przedmiotem szczególnego zainteresowania naszej konferencji. Mianowicie jego chadeckość na poziomie indywidualnym, bo ta była pewnie najistotniejsza, była zjawiskiem bardzo wielopłaszczyznowym. Choć niewątpliwie był człowiekiem bardzo głębokiej wiary w tradycji właśnie drugiej połowy XX wieku, wywodzącej się z nurtów personalistycznych, szczególnie cenionego przez niego Jacques'a Maritaina, ale była to wiara bardzo taka, powiedziałbym, głęboka, która pozwalała mu na dużą tolerancję w stosunku do innego człowieka. I ten slot takiej głębokiej wiary, otwartości na drugiego człowieka, który ma całkowicie inne poglądy, może być ateistą, może być buddystą, może być murzynem afrykańskim czy działaczem związków zawodowych z Ameryki Południowej, stanowiła o istocie jego podejścia do aktywności związkowej. Jest to podejście, które wynika z pewnego pragmatycznego stosunku do obowiązku związków zawodowych, jakim jest dbanie o interesy świata pracy i jednocześnie praktycznego potraktowania generalnego rozbicia związków zawodowych, które istniało właśnie w przeszłości, tuż po II wojnie światowej, rozbicia na nurt chadecki czy chrześcijański i nurt lewicowy czy socjaldemokratyczny w zależności od miejsca. To rozbicie wynikało z przekonania z tego, jak relacjonował to Jan Kułakowski, wynikało z przekonania o własnych zamkniętych racjach, o racji zamkniętej chrześcijańskich związków zawodowych i racji zamkniętej środowisk lewicowych, które w obu przypadkach starały się oddziaływać na środowiska robotnicze, by poprawić ich byt. Stąd życie Jana Kułakowskiego i jego kariera również administracji związków zawodowych polegała na próbie zbliżenia tych dwóch obszarów. Próbie zbliżenia, które w jego przekonaniu było możliwe dopiero wówczas, kiedy lewicowe związki zawodowe przestały traktować marksizm jako niezbędną podstawę do swojego działania, a chrześcijańskie związki zawodowe, wywodząc się od encykliki Leona XIII Rerum Novarum i z dorobku Soboru Watykańskiego II, zbliżyły się na innego partnera ideowego, którym były lewicowe związki zawodowe. Stąd chrześcijańskie związki zawodowe, w których zaczynał swoją karierę, a zaczynał ją jako człowiek, który starał się zorganizować przede wszystkim lokalną działalność, lokalną działalność emigracji polskiej w Brukseli, zakończył jako przewodniczący Światowej Konfederacji Pracy, a więc połączonych dwóch nurtów chrześcijańskiego i katolickiego. Chciałbym zakończyć może te rozważania kilkoma uwagami na temat
tego, w jaki sposób w moim przekonaniu, dlaczego w moim przekonaniu była możliwa taka właśnie ewolucja Jana Kołakowskiego i na czym w związku z tym polega to, co w rozmowach naszych było bardzo ważnym elementem takiej otwartej chadeckości. Taka otwarta chadeckość w jego przekonaniu może polegać na akceptacji tak daleko idącego stwierdzenia, które sobie wynotowałem dla Państwa i z którym chciałbym się podzielić. Mianowicie powiedział on w pewnym momencie tak: nie każdy chadek musi być człowiekiem wierzącym, a nie każdy wierzący musi być chadekiem. To drugie zdanie oczywiście jest banalne, natomiast zdanie, że nie każdy chadek może być człowiekiem wierzącym, może nieco szokować. Ale w rozumieniu Jana Kołakowskiego, dla którego jego współpracownicy z chrześcijańskich związków zawodowych byli ludźmi, bądź oprócz tych, którzy doskonale, znakomicie i głęboko wierzyli, byli również wierzyli w Boga jedynego chrześcijańskiego, byli również tacy, którzy wierzyli w innych bogów, byli buddyści, byli, co zawsze bardzo często podkreślał, bo jego koledzy również byli buddystami, niektórzy. A byli też agnostycy, czy zwykli, przepraszam za słowo, ateiści. Stąd bardzo często Kołakowski protestował przeciwko zestawieniu, takiemu zestawieniu, które jest bardzo popularne w Polsce, czasami w niektórych kręgach, zestawieniu typu Polak-Katolik. Dla niego to zestawienie oznacza wykluczenie kogoś, kto z innych źródeł może wywozić swoją polskość. I bardzo charakterystyczny sposób przenosił to rozumowanie na poziom europejski. Mianowicie przeciwstawiał się zawłaszczeniu chadeckiemu początków integracji europejskiej, podkreślając, że ojcami nie tylko byli de Gasperi, Schumann czy Adenauer, ale również byli Paul Arnay Spaak, czyli właśnie socjaldemokraci, czy Jean Monnet, który chyba trzeba nazwać liberałem w gruncie rzeczy. Zatem ta potrzeba utrzymania otwartej chadeckości wywodzi się z pewnego rodzaju głębokiego szacunku dla każdego uczestnika życia społecznego, który charakteryzował Jana Kołakowskiego. Jego zdaniem, chciałem Państwu jeszcze może opowiedzieć drugą taką charakterystyczną zupełnie sytuację, która w kontekście polskim budzić może refleksję. Mianowicie to jest podejście do obecności krzyża na ścianach w miejscach publicznych. Otóż Jan Kołakowski był przeciwnikiem tego. Otóż był przeciwnikiem obecności krzyża w sensie instytucjonalnym, ale nie indywidualnym. I to rozróżnienie między obowiązkiem indywidualnym a obowiązkiem zbiorowym, instytucjonalnym jest niesłychanie interesujące dla niego. Mianowicie i taka była ponoć praktyka w kierowanych przez niego chrześcijańskich jeszcze związkach zawodowych, że jeśli ktoś miał ochotę wieszać sobie krzyż na ścianie w swoim biurze, to proszę bardzo. Natomiast jako instytucja, jako organizacja nie mieli takiej polityki po to właśnie, by o przestrzeń, którą oferuje w sferze publicznej instytucja, jaką jest chrześcijański związek zawodowy, była akceptowalna w wymiarze społecznym i publicznym dla wszystkich, którzy by chcieli przyjść. I to jest ten moment, w którym Jan Kołakowski uważał, że jest pewnym paradoksem jego życia, że starał się utrzymać otwartość chrześcijańskiej przestrzeni publicznej po tej zachodniej stronie granicy, podczas gdy w jego ojczyźnie w Polsce walczono o obecność krzyża właśnie w sferze publicznej w wyrazie protestu dla oczywiście komunistycznego zakazu. I ten komunistyczny zakaz był dla niego czymś oczywiście nie do zaakceptowania i każdy zakaz tego typu powinien być oprotestowywany. Ostatnie moje zdanie jest takie,
czy ostatnia moja myśl jest może taka, że podstawą rozumowania Kułakowskiego o Hadecji, ale także o każdej innej idei formułującej postawy polityczne, było przekonanie o ułomności dzieła ludzkiego. To przekonanie o ułomności dzieła ludzkiego było bardzo głębokie, to znaczy dotyczyło również jego własnych tworów i jego własnego dzieła. Był człowiekiem skutkiem tego skromnym w stosunku do własnych osiągnięć. Bardzo ciężko go było namówić na rozmowę o swoim życiu, bo mówił, a cóż tam ja takiego znowu osiągnąłem? I mówił tak, człowiek nie jest idealny, w związku z tym musi zachować umiar. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Panie doktorze. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, opowiem o osobie, która jest, można powiedzieć, typowym hadekiem. Zaraz też wytłumaczę, dlaczego zdecydowałem się właśnie opowiadać o Stanisławie Grochowskim. Źle słychać. Teraz lepiej? Teraz lepiej. Dobrze. Dobrze, to spróbuję jakoś sobie poradzić. Trzeba pamiętać, że jeżeli w ogóle mówimy o Hadecji na emigracji, to nie mówimy o jakimś niesamowicie liczebnym ruchu. Zresztą w ogóle zjawiska polityczne na emigracji często ograniczały się do kilkudziesięciu, jeżeli to było kilkaset osób, to już było naprawdę ogromne osiągnięcie. Ja próbowałem kiedyś policzyć, jak liczebne były partie emigracyjne. No to rzeczywiście można było w takich lepszych momentach liczyć się kilku tysięcy regularnych członków, ale nie więcej. Marzenie o jakiejś masowości ruchów politycznych na emigracji to są w ogóle oczywiście rzeczy niemożliwe. To się nie mogło zdarzyć. Chyba ma się tylko z jednym wyjątkiem. To znaczy, jeśli chodzi o liczebność młodzieżówki chadeckiej, ona jako jedna organizacja była w stanie, jeśli dobrze pamiętam, to pan Stanisław Lepardnie skoryguje, że rzeczywiście zgromadzić sporą rzeszę młodych ludzi, którzy, tak jak chociażby Jan Kułakowski, angażowali się wtedy w projekty stricte chadeckie, to są lata 50. Przede wszystkim związane właśnie z funkcjonowaniem Hadecji też europejskiej. Niemniej jakby rozmowa o ludziach, którzy bądź byli hadekami, bądź których można do jakiejś formy Hadecji zaliczyć, jest szalenie istotna, bo to nam też pokazuje jakby większe zjawisko. A w przypadku Stanisława Grochowskiego, jego życiorys pokazuje, wydaje mi się, coś, co jest szalenie istotne w ogóle dla całej XX-wiecznej historii Polski, to znaczy trudność wyborów politycznych. I w tym przypadku trudność wyborów politycznych człowieka, który na pewno ku Hadecji ciąży. Związane było to z tym, że w ogóle urodził się w rodzinie arystokratycznej, ziemiańskiej, z długimi tradycjami szlacheckimi. Ukończył przed wojną gimnazjum mariańskie, bardzo, bardzo prestiżowe właśnie, gdzie wiele z szacownych osób do tego gimnazjum uczęszczało, którzy w przyszłości tworzyli różne ważne rzeczy, jeśli chodzi o historię Polski, zresztą z tym gimnazjum do końca życia właściwie, czy ze swoimi wychowawcami utrzymywał kontakt. Miał również wśród swoich kolegów w tym wczesnym okresie osoby związane z czymś, co określilibyśmy jako skrajną prawicą. I co więcej, próbował na to zwracać uwagę wywiad PRL w późniejszych latach. Szukał takich związków i ja powiem szczerze, nie udało mi się to, ale to być może jest jeszcze kwestia jakichś dalszych badań. Rozpoczął karierę jako dyplomata, bo między innymi pracował w konsulacie w Marsylii. I wraz z wybuchem II wojny światowej znalazł się ostatecznie w Londynie.
i podjął pracę jako tłumacz w oddziale specjalnym sztabu naczelnego wodza, czy tak zwanym oddziale szóstym, co pozwoliło mu posiąść wiedzę na temat tego, co się dzieje w Polsce. To było jedno z niezmiernie interesujących miejsc. Tam szkolili się cichocielni, ci, którzy skakali do Polski. On również przeszedł takie przeszkolenie, ale ze względu na swój wysoki wzrost nie został nigdy do kraju zrzucony. Po wojnie, w czasie wojny to się zaczęło, po wojnie kontynuował swoje zaangażowanie polityczne, którego namacalnym dowodem było współtworzenie czegoś, co się nazywało Polskim Ruchem Wolnościowym Niepodległości Demokracja. Mam szczęście być autorem książki na temat tego ugrupowania, więc nie będę Państwu w szczegółach opowiadał, jak to się narodziło, jak funkcjonowało. Niemniej to była próba stworzenia takiej platformy politycznej dla młodych, politycznie zaangażowanych oficerów Wojska Polskiego, emigrantów, którzy nie znajdowali dla siebie miejsca w innych ugrupowaniach politycznych. I to mogli być narodowcy na przykład, którzy nie chcieli należeć do Stronnictwa Narodowego, to mogli być właśnie chadecy, którzy nie chcieli należeć do SP, to mogli być socjaliści, którzy nie chcieli należeć do Polskiej Partii Socjalistycznej itd., itd. Albo nie widzieli tam miejsca z różnych powodów, którzy nie zgadzali się często na politykę ówczesnego rządu, to jest przynajmniej do 1944 roku. Później, pod koniec 1945, potrafili znaleźć wspólny język z rządem socjalisty Tomasza Arciszewskiego. W każdym razie to jest dosyć, wydaje mi się, intrygująca historia politycznie, natomiast Grocholski od samego początku był uznawany w tym ugrupowaniu za takie skrzydło chadeckie. Ze względu właśnie na jego przywiązanie do wiary, taka charakterystyczna rzecz, wydaje mi się, która świetnie to ilustruje, w siedzibie NID-u na Westbourne Grove w Londynie wisiał taki obrazek Matki Boskiej i kiedy zlikwidowano lokal, ten obrazek trafił do Grocholskiego. Znaczy on na pewno dbał po prostu o takie elementy, wydawałoby się symboliczne, ale one sporo też mówią o nim sam. Miał też świetne relacje z hierarchią katolicką na emigracji, co sprawiało, że w sytuacjach krytycznych był proszony po prostu jakąś interwencję. I przy okazji jednej z takich interwencji napisał list do ówczesnego księdza Kazimierza Sołowienia, proboszcza parafii Londyn Śródmieścia. Fragmenty tego listu chciałem Państwu przeczytać, bo one mówią właśnie sporo o myśleniu Grocholskiego i ludzi mu podobnych w tym czasie. Przekonywał przede wszystkim, że to, oczywiście proszę sobie wyobrazić, to są warunki emigracji i on mówi to do, a on pisze to do księdza, który odpowiada za życie duchowe rzesz emigracji, życie parafii w tym czasie w Wielkiej Brytanii. Grocholski próbował przekonać, że księża powinni dyskretnie zachęcać obywateli do czynnej postawy wobec zagadnień publicznych, zamiast odciągać ich od polityki. Przekonywał, że Kościół powinien zaangażować się zarówno w popieranie skarbu narodowego, czyli takiej formy subsydiowania działalności politycznej poprzez składki, poprzez zbieranie składek. Powinien się zaangażować w popieranie wyborów na emigracji. To też był taki postulat, żeby emigracja zorganizowała swoje własne wybory polityczne, które wyłoniłyby jakąś reprezentację. I widział to jako element czynnej postawy obywatelskiej. Definiował także swoje poglądy w kwestii relacji pomiędzy jego partią, czy jego ugrupowaniem, nie wchodźmy w definicję, a Kościołem katolickim. Pisał tak: jestem przeciwnikiem tak zwanych partii wyznaniowych, zwłaszcza w społeczeństwach, gdzie religia jest powszechnie uznawana. I tutaj wszystkie partie poza marksistowskimi czy masońskimi powinny stać na gruncie zasad etycznych opartych o nakazy religii. Wszystkie, bez względu na to, co mają w nagłówku. Program jego partii, czyli do wyraźnie głosi przestrzeganie tych zasad w życiu prywatnym i publicznym. Dalej przekonywał, że jego partia ma większe możliwości
o duszy robotników i rolników niż stronnictwa tradycyjne narodowo-katolickie, które w ten sposób określał. Zapewniał także, że wśród lidowców, zwłaszcza na prowincji, rośnie zdecydowanie ilość przyzwoitych katolików, którzy równocześnie szczerze dążą do zmian na lepsze w polskim życiu politycznym, oczywiście dodają na emigrację. I wszystko to, jego zdaniem, było powodem ataku ze strony innych partii historycznych, czyli PPS-u, Stronnictwa Narodowego przede wszystkim. Innych partii historycznych uznawanych tradycyjnie za narodowo-katolickie, tak? czyli myślał jednak głównie o tej prawej scenie. Na koniec apelował. Otóż w interesie katolickim leży pomaganie, a przynajmniej nie przeszkadzanie takim ruchom, i to jest ważna uwaga, które sięgając po elementy lewicowe są uważane przez marksistów za głównego przeciwnika. Nie oczekujemy żadnych przywilejów, nie chcemy nakłaniać bardziej konsekwentnie nastawionych księży do wyrażania naszemu ruchowi sympatii, ale przynajmniej życzliwa neutralność leżałaby po linii długofalowych interesów obrońców religii. Wydaje mi się, że to jest dosyć charakterystyczne, zwłaszcza, że Grocholski angażował się w tym czasie, właściwie chwilę wcześniej, ale wtedy również w akcję antykomunistyczną, prowadzoną również za środki amerykańskie, przede wszystkim we Francji, w działalność takiego ruchu, który się nazywał Paix et Liberté, czy pokój i wolność, gdzie jakby polityka amerykańska ewidentnie odgrywała ogromną rolę. I widział, jakby, że poprzez adaptowanie pewnych postulatów społecznych, które nazywał lewicowymi, jest większa możliwość działania antykomunistycznego w Europie Zachodniej, chociażby przeciwko wpływom komunistycznym, niż kiedy politycy deklarują się jako na przykład właśnie zdecydowani narodowo-katolicy. To nie przekonywało ówczesnych emigrantów na Zachodzie. Nie będę szczegółowo Państwu opowiadał o innych formułach zaangażowania katolickiego Grocholskiego, może tylko tyle, że był członkiem między innymi od czasów wojny Anglo-Polish Catholic Association, gdzie spotykał zarówno biskupa Józefa Gawlina, czy brytyjskiego arcybiskupa Westminsteru Bernarda Griffina. Był kuratorem, to chyba jest właściwie jego rzecz, z której powinien być najlepiej znany tutaj chociażby w Lublinie, był kuratorem katolickiego ośrodka wydawniczego Veritas. Trochę tak jak Kulczycki odpowiadał za wydawanie wielu książek, ale Veritas prowadził dużo szerszą działalność, bo wydawał również mszały, modlitewniki, katechizmy, książki maryjne, podręczniki, książki dla dzieci i młodzieży i również powieści. I te książki trafiały tą drogą również do Polski. To warto wspomnieć, już wiedzą Państwo, Kulczycki i Grocholski był jakby jeszcze dodatkowym klockiem tej całej układanki, pracując właśnie w Veritasie, co również jakoś umacniało jego pozycję w środowisku katolickim na emigracji. Ale jest jeszcze jeden rys jego życiorysu, który trzeba podkreślić i który wydaje mi się szalenie interesujący. On wraz z swoimi kolegami z ugrupowania, może on nie był najwybitniejszym myślicielem, zresztą nie o to chodziło, był działaczem, potrafił wyłączyć wiele rzeczy, był dokumentalistą, świetnie dokumentował to wszystko, co robił. I od samego początku angażował się w ruch polskich federalistów na emigracji. Był związany ze Związkiem Polskich Federalistów i razem ze swoimi kolegami działali na rzecz jakiejś formuły stworzenia federacji, bądź regionalnej, bądź ogólnoeuropejskiej, która w jego rozumieniu rozstrzygała wszystkie problemy dręczące Europę, to mówiąc tak w absolutnym skrócie. I znowu, tutaj robimy duży skok. Emigracja trwa długo, kilkadziesiąt lat. Przychodzi 89 rok i przychodzi otwarcie sceny politycznej w Polsce. Co się dzieje z takimi ludźmi jak Grocholski? Mówię, ja traktuję go jako pewnego rodzaju egzemplifikację pewnego zjawiska. Otóż Grocholski szuka
środowisk chadeckich w Polsce. Chcę znaleźć jakieś ugrupowanie, do którego ten nit, do którego należał, mogłoby się włączyć. Pierwsze kroki kierują do porozumienia Centrum. Znają Państwo, to jest partia, ugrupowanie, które leżało pod stopą dzisiejszego ugrupowania Prawo i Sprawiedliwość. Problem polegał na tym, że ugrupowanie krajowe nie było zainteresowane tak naprawdę zaadoptowaniem spuścizny ugrupowania imigracyjnego. Jedyna propozycja, jaka wyszła, właśnie będę zmierzał do konkluzji, jaka wyszła, polegała na zachęcie do wstępowania do szeregów porozumienia Centrum. No, dla emigrantów, którzy kilkadziesiąt lat przetrwali na emigracji, uprawiając różnego rodzaju działalność polityczną, to nie była oferta zadowalająca, tak bym to określił, najzgrabniej. Więc całe skrzydło chadeckie, bo Grocholski nie był jedyny, nie znalazły tego miejsca w Polsce, które mogłoby pozwolić im działać politycznie, pomimo że porozumienie Centrum w rozumieniu właśnie Grocholskiego to była partia chadecka i proeuropejska. On szukał tego w rozmowach z ludźmi. Znaczy on nie czytał tego programu, natomiast z rozmów z ludźmi wysnuł taki wniosek. I szukał dalej. Zaczął spotykać się z ludźmi z konwersatorium Polska w Europie, które działało najpierw przy Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, później jako NGO przy Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, która była obecna już tutaj na konferencji. I w ten sposób poszło do powstania Polskiej Rady Ruchu Europejskiego. To jest taki moment, kiedy rzeczywiście jemu udaje się w jakiś sposób przenieść tą jego działalność europejską do kraju. On w tym rzeczywiście bardzo uczestniczy. Ja nie będę wymieniał wszystkich osób, które w tej Polskiej Radzie uczestniczyły, to oprócz Jana Kułakowskiego czy Jerzego Łukaszewskiego, z emigrantów, którzy wracają wtedy, którzy są już w Polsce, pana Macieja Morawskiego, jest również Jacek Sariusz-Wolski, Boniecki i Andrzej Białowieński, Jacek Woźniakowski czy Zygmunt Skurzyński, który rzeczywiście tą Polską Radą przez pierwszy okres kieruje. I Grocholski pośredniczy trochę jako taki kontakt między, jak to on określa, między nimi przyjaciółmi belgijskimi, tymi osobami, które on znał na Zachodzie z wcześniejszej swojej działalności. No ja może nie będę czytał całej listy, powiedzmy, pozdrowień, które za pośrednictwem Grocholskiego przychodzą na pierwsze zebrania Polskiej Rady, to jest Iwona Rydziuska-Westeu, to jest Egon Klepsz, Gerard Wiesel, Wilfred Martens i tam jeszcze parę innych osób. Więc myślę, że jakby starał się jakby w ten sposób ten polski, proeuropejski ruch powiązać z tym ruchem ogólnoeuropejskim. Nie będę Państwa już, że tak powiem, innymi szczegółami, które się z tym wiążą, dręczył. Powiem tylko tyle, że w 1997 roku ostatecznie wstępuje do Unii Wolności. Więc patrząc na ewolucję tego człowieka, jego środowisko, z którego się wywodził, to, że tak jak mówiłem, miał wśród swoich kolegów i przedstawicieli ONR-u, czyli tego, co określamy jako ugrupowanie, już bez schodzenia znowu w szczegóły, skrajnie prawicowe, jako cichociemny polityk, człowiek zaangażowany w działania europejskie, kurator właśnie tej Fundacji Veritas, jakby ze względu na jego koleżeństwo z Mazowieckim czy Kułakowskim wybiera Unię Wolności. Wydaje mi się, że to jest bardzo charakterystyczny życiorys dla ludzi, którzy katolików, bo oni tak trzeba powiedzieć, którzy szukali możliwości działania publicznego również
w Polsce. Ale historia Kochowskiego nie jest tylko historią trudnych wyborów w moim rozumieniu. To jest również historia utraconego potencjału chadecki, takiego potencjału, który nie został w żaden sposób wykorzystany do tego, co wcześniej, w wcześniejszych sesjach było określone jako ten katolicyzm polityczny, prawda? A mógł na przykład Grochowski pracować na rzecz chadeckiego, proeuropejskiego ugrupowania, które nie powstało, którego się nie doczekał i tak jak Państwu już sygnalizowałem, takich historii zapewne było więcej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Profesor Szczerbiak. Państwo mnie słyszycie? Can you hear me? Yeah. Okay. Referat będzie po angielsku. Okay, well, I'll try and keep it as disciplined and snappy as I can. I know I'm what stands between you and lunch, so I'll try not to drag things out for too long. First of all, I'd like to thank you for inviting me to this prestigious conference. What I want to look at is the question of why there's no Christian democracy, successful Christian democracy in contemporary Poland. Unlike Western Europe, where Christian democratic parties have been a spectacularly successful party family, there are very few cases of successful Christian democratic parties in Eastern Europe. We have Jan Czarnogórski here in the audience. Slovakia is probably one of the few exceptions that there has been in this case. And people are not necessarily too surprised by this, but the one case where I think this is particularly surprising is Poland, a country where Roman Catholics make up, you know, an overwhelming proportion of the population, a large proportion of which is still employed in agriculture. A sector that's traditionally been a key base for Christian democratic parties. So the non-emergence of a successful Christian democratic party in Poland is very interesting. For a political scientist, it's a particularly interesting case of a non-occurrence, something that should have happened that hasn't happened, perhaps. And that's what I want to explore in this paper. Presentations by academics who work in Britain, in British universities, are supposed to always begin with an apology. Okay, so I'm going to begin with an apology, or as it's a conference on Christian democracy, a confession, which is more appropriate, and that is that I'm not an expert on Christian democracy. Okay, there's people in this audience that know much, much more about Christian democracy, either through their personal involvement as political activists or through academic interests. The presentation I'm going to give is based on a paper that I co-authored with a former Sussex colleague, Tim Bale. It was published in the journal Party Politics about 7 years ago. There's a longer version of it, which is also free, which is published as a working paper by the Sussex European Institute. If you want to know more, then obviously either Google the title of this talk, or come and ask me afterwards and I'll email you the longer version of the paper. Tim is the one who's much more knowledgeable on West European Christian democracy and indeed on contemporary political history. My interest, as the moderator for this session said, is on post-communist party politics, particularly Polish politics. So we brought those two interests together to try and answer this question. And the way that we answer this question, and the kind of empirical core of what I'm going to say, is that we try and look at the conditions that explain the rise of Christian democracy in Western Europe after the Second World War, and to see to what extent they were either evident or missing in Poland after 1989, with the emergence of multi-party politics. Okay, so that's what I'm trying to do. I suppose before I answer the question, why is there no Christian democracy in Poland, we should actually say, is there actually no successful Christian democracy in Poland? Well, one way of trying to answer this is, you know, what about
Are there self-declared, if you like, subjective Christian democratic parties in Poland? Well, there aren't any that have been particularly successful. There's lots of parties in post-1989 Poland that have called themselves Christian democratic or tried to profile themselves as Christian democratic, but none of them, with one or two exceptions, small exceptions for short periods, which I can talk about in questions if people are interested, have been successful. The corollary of that is that all the successful political parties have not explicitly profiled themselves as Christian democratic. Even those that have joined Christian democratic international organisations like the European People's Party. So there's no subjectively self-declared successful Christian democratic parties, but maybe there are what we might call objectively Christian democratic parties. In other words, parties that don't style themselves as Christian democratic, but when we look at their programme and their policies, objectively they can be identified as Christian democratic. So in order to answer that question, we have to obviously posit some kind of definition of Christian democracy. I'm not going to spend too long on this because obviously that's not what my paper's about, but in order for the analysis to work, I've got to spend a little bit of time doing that. And I would argue that there are kind of five elements, if you like, to a kind of classic Christian democratic party, a kind of ideological profile of a Christian democratic party. Firstly, a commitment to an organic society, an organic view of society, based on the notions in Catholic social teaching of social personalism and solidarism, the idea that the individual acquires meaning through involvement in a wider community. As part of that, and secondly, strong support for the family and for traditional family structures as the key means of achieving that societal equilibrium. The family, if you like, the traditional family is the cornerstone of society. Thirdly, some support for some kind of social model of welfare capitalism. Okay, in terms of political economy, best exemplified, I suppose, by the German social market economy model. Fourthly, at the level of foreign policy that's underpinned by a strong emphasis on transnationalism. Okay, so an emphasis on international as well as domestic reconciliation, and concomitant with that is a long-standing attachment to the idea of European integration as a means of overcoming nationalism. And finally, and fifthly, an explicit rooting and underpinning in religiosity. Okay, Christian Democrats developed a kind of arm-length relationship to the church hierarchy, although at key moments they did enjoy its support. But Christian Democratic politicians are, or traditionally have been, at root there to express a Christian view of humankind and of destiny. Okay, so looking at that model, do any of the successful parties in post-communist Poland meet that definition? Well, I would argue that they don't. Even those parties that are on the right or the centre-right, even those that have actually identified with Christian Democratic International organisations, Civic Platform, for example, Platforma Obywatelska, a member of the European People's Party, has very close bilateral links with the German Christian Democratic Union. Has, I would argue, at various stages been too close either to economic or to, more recently, to social liberalism to fit that definition. Law and Justice, the Law and Justice Party, Prawa I Sprawiedliwość, in its programme it has a very kind of solidaristic approach to socio-economic policy. It supports many kind of Christian values in terms of social policy. But I would argue that it's too anti-federalist, if you like, too Gaullist, sometimes arguably even Eurosceptic, exemplified by its membership of the
the anti-federalist European Conservatives and Reformist Party to fit with kind of classical social democracy. And its defining characteristic is more about the idea of a radical reform of the Polish state and creation of a new moral and political social order rather than the classic Christian democratic aims. Even parties that have been more explicitly Christian, okay, parties like, say, the ZHN, the Christian National Union in the 1990s, even those don't fit that kind of model, which was moderately successful, okay, moderately successful party throughout the 1990s, don't fit that model. The Christian National Union and similar parties like maybe the League of Polish Families in the early 2000s was first of all, it was probably too expansive in terms of the role that it saw religion and the church having in public life. But it was also, perhaps more importantly, too wedded to national patriotic themes. Okay. And this is a wider example, I suppose, of the fact that the political Catholicism, if you like, the political Catholic movement, which in Western Europe is primarily characterized by Christian democracy, has in Poland more traditionally been characterized by Catholic nationalism. Okay, something that stands in contrast to the kind of universalistic claims of Christian democracy. Okay, so if there is no Christian democracy, I would argue either self-declared and objective Christian democracy subjective Christian democracy or objective Christian democracy, why is that the case? Well, the way that we try and answer this question, and this is the kind of core of what I want to say, is that we try to look at the factors that were crucial to the initial formation and success of Christian democratic parties in post-war Western Europe. Okay, and look at to what extent they were present or absent in post-1989 Poland, particularly in the early period of democratic politics. And we identified seven of those factors, okay, only two of which we found to be present. Okay, now, all seven of these were not present in all cases of successful West European Christian democracy, but most of them were evident in most cases. And in Poland, I would argue that only two of them were present, and only one of them unambiguously present. The one that was unambiguously present was, as I said at the beginning of the presentation, a substantial practicing Roman Catholic population. 90-odd% of Poles identifying themselves as Roman Catholics, and about half the population practicing. Okay, so that's the first condition that was almost a kind of prerequisite of success of Christian democratic parties, which was evident in post-communist Poland. The second condition, which was evident in post-war Eastern Europe, was the emergence of a secular, anti-clerical, and in some cases, such as France and Italy, totalitarian left. As a significant challenger. In Poland, very quickly, attitudes towards the role of church in public life, religiosity, developed as a key line of division between left and right in post-communist politics. And so the second of those conditions, the emergence of a secular anti-clerical left, was also present, in part at least. I mean, it was not the Democratic Left Alliance, the Socialist Lewicy Demokratyczne, whether you like them or not, you know, were not a totalitarian left, certainly not in the sense that of a traditional communist party, but certainly they represented a secular anti-clerical left. So from that perspective, there did appear to be a strong potential base for a Christian democratic party in Poland. However, the other five conditions which were evident in post-war Western Europe were, I would argue, or we would argue, missing. Okay? They were missing links, if you like, which go a large way in explaining the known emergence of a Christian democratic party in Poland.
Firstly, in terms of the social constituencies that were critical to the emergence of post-war Western Christian democracy. And here we're talking about newly enfranchised women voters, the rural agricultural sector, and the propertied middle class. Okay, these were critical to the electoral success of post-war Western Christian Democratic parties. These were either missing in post-1989 Poland, a business sector was something that was only kind of slowly emerging. Okay, with the emergence of market capitalism, it was a social actor that was tentatively coming on the political stage, or were ones where Christian Democrats faced serious competitors. Okay, in the case of women voters, there was no reason why women voters particularly voted for Christian Democratic parties more than they, or indeed parties of the centre-right rather than they did for the centre-left. In terms of agricultural voters, Christian Democrats faced serious electoral competition from the outset, from other centre-right parties, in some cases from the Social Democratic post-communist left, but also from agrarian parties, most notably the PSL, the Polish Peasant Party, which again is a member of the European People's Party and at times sort of talks about being a Christian Democratic Party, but I would argue is basically a rural interest-based party, a rural agricultural interest-based party rather than a values-based Christian Democratic Party. Okay, and insofar as it has ever tried to develop a serious ideological profile, it's more in kind of notions of what's sometimes called neo-agrarianism, okay, rather than Christian democracy. The second factor which I argue is missing, in which was evident in post-war Western Europe, was that many of Christian democracy's potential competitors on the right were either non-existent or were delegitimized because of their participation or acquiescence in totalitarian regimes, either authoritarian regimes or collaboration with the Nazis. Okay, whereas Christian Democrats had a pretty good record in those terms. Well, in Poland, after 1989, there were many other equally credible political alternatives to Christian democracy on the centre-right, who weren't obviously associated with a non-democratic regime. The post-solidarity, Christian democracy was one arguably relatively minor element within solidarity. Okay, and therefore there were lots of potential competitors on the centre-right, which there weren't in post-war Western Europe. Thirdly, in Western Europe, a critical factor to the success of Western Christian democracy was the support of the Catholic Church, which enjoyed a high prestige and very good organisational structure. In post-communist Poland, the Catholic Church also enjoyed a high prestige, it also had a good organisational structure, but it did not throw its resources behind a single clerical party, Christian Democratic or otherwise. The Catholic Church didn't back a single winner in the way that it did in post-war Western Europe. In post-war Western Europe, there were also significant civil society organisations, Christian trade unions or organisations like Catholic Action, which were critical to Christian democracy's success. There were no such organisations in post-communist Poland, or where such civil society organisations did exist, like the very powerful Solidarity Trade Union, they were very unwilling to campaign on behalf of any of the post-Solidarity centre-right parties, including the Christian Democratic ones, with an exception at the end of the 1990s, which I won't discuss because I won't have time. And finally, the church, if you like, didn't pick a winner because it didn't need to pick a winner. Okay, whereas in Christian democracy in Western Europe delivered on key things for the Catholic Church, it didn't need to do that. Okay, it didn't need the Christian Democratic Party to deliver for it, because most of the parties on the centre-right in Poland stressed their commitment to Christian values and promoted policies that were sympathetic to the social church
and its social teachings or political agenda anyway. So in other words, only two of those conditions were fulfilled. There were five key missing links, I would argue, which explain the failure of social democracy in post-communist Poland. Parts of its core constituencies were missing, or it faced competitions by other parties. Potential competitors on the right were not discredited by association with a previous regime. The Catholic hierarchy did not back a single Christian Democratic Party. Neither were there civil society actors ready there to support it in the same way. And despite the evidence of anti-clericalism, there was no need for the church to pick a particular party in order to defend its values, because lots of other parties on the centre-right were willing to do this. My time is running out, but I would like to finish with one reflection. Okay, one reflection. My reflection is this. Christian democracy is changing. Okay, it's evolving. One of the things that came through the presentations in one of the sessions yesterday is not just the European People's Party. Christian democratic organizations are diluting their ideological profile, but Christian democratic parties themselves, the core Christian democratic parties themselves, are redefining themselves. They're making substantive compromises to economic and social liberalism in response to globalization and Christian democracy. So my point, and that begs two questions, I think, which I'd like to finish with. Maybe there is no Christian democratic party in the sense of classic Christian democracy in Poland, but perhaps there is a modern Christian democratic party, a party, say, like Civic Platform, that better fits the profile of modern Christian democratic parties as they've evolved in recent years. Okay, and the second question that it begs is there a successful Christian democratic party in its classic sense, as opposed to its modern sense, actually anywhere in Europe, okay, as opposed to in Poland? Has Christian democracy evolved in such a way, away from that kind of classic definition, that actually we're not talking about classic Christian democratic parties existing anywhere, never mind in Poland? Okay, these are questions that obviously go beyond the scope of my paper, partly because I don't have time, but more importantly because there are many others, no doubt, in this audience who are better placed to answer these questions. Thank you very much. I wanted to thank all the presenters for being so good about the time limitations, because this will allow us to have a spirited discussion, I hope, and I think that the papers could not have fit together better, actually. I mean, I'm going to pass the floor in a second to the audience, but just very quick reflection. It strikes me that both Kwiatkowski and Grochowski went through precisely the kinds of evolutions that Professor Sternberg was hypothesizing might actually be an accurate description, or might be a basis for more normative reflection that we can generalize to the larger Christian democratic experience. I'm particularly struck by the juxtaposition of the cross that Kwiatkowski decided that he wasn't going to hang versus the image of the Virgin Mary that Grochowski decided he had to hang. But on the other hand, both were the subject of considerable evolution in terms of the respective gentlemen's attitudes toward religion in the public sphere. Anyway, I will reserve my own comments unless there's time at the end. Please, the floor is open. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawe, interesujące wywiady. Ja mam dwa pytania. Może zacznę od profesora Szczerbiaka, mówiąc o niespełnieniu pewnych warunków, które doprowadziły do sukcesu partii tadeckich za granicą Włoszech i Niemczech. Myślę, że trzeba by było również zwrócić uwagę na fakt, że w ruchu opozycyjnym, w tak zwanym podziemiu, właściwie nie było silnie zaznaczonych, czy można powiedzieć w ogóle nie było, obecności elementu chadeckiego, czy chadeckiej frakcji, czy myśli politycznej. I wobec tego, po zupełnie nieoczekiwanym
wydarzeniu, jakim było obalenie komunizmu, wśród tych, którzy byli zobowiązani do tworzenia nowej Polski, no, nie było po prostu polityków chadeckich. Mimo że indywidualnie wielu z działaczy podziemia było związanych albo personalnie, albo prywatnie sympatiami wobec chadecji. Po drugie, sądzę, że sukces w Niemczech i we Włoszech wiązał się bezpośrednio z wydarzeniami II wojny światowej. Bo przecież jest już w literaturze rzeczą znaną, że szczególnie w Niemczech chadecja odniosła taki sukces, ponieważ to była jedyna partia, która mogła działać, oficjalnie budować nowe Niemcy, a która miała jeszcze ten moralne poczucie winy, do której się przyznawała za II wojnę światową. Podobnie we Włoszech, w mniejszej skali. A więc wobec tego również i związki z Kościołem i ta baza społeczna, o której pan profesor mówił, no doprowadziła właśnie do tego, że przez ten okres czasu prorobie, żeśmy słyszeli, istniała mafia watykańska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I'll take maybe two more questions and then we'll come back and do another round. Paweł Ziętara. Ja skorzystam z możliwości troszeczkę adwocem tutaj do pana ambasadora. Gdy żyłem pana wypowiedź, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie spróbujmy sobie przypomnieć, jak wyglądały wybory w 1989 roku, tak zwane wybory kontraktowe. Ile osób z kręgu chadecji miało wówczas spotkę z Lechem Wałęsą, która gwarantowała, jak się później okazało, udział w Sejmie w ramach tych 35%. To były trzy osoby. A chciało więcej przecież, prawda? Zabłocki, grono osób z nim związanych, starało się o takie fotki z Lechem Wałęsą i zgody nie otrzymało. Proszę Państwa, ta walka o rząd tuż, nazwijmy to lewica versus chadecja, są oczywiście ogromne uproszczenia. Ale ona zaczęła się wówczas. Takim symbolicznym przykładem tego starcia to były wybory na warszawskim Żoliborzu, gdzie przypomnę, przeciwko Jackowi Kuroniowi stanął mecenas Władysław Siłanowicki. On oczywiście nie miał szans wygrać tych wyborów wówczas, ale jakby to jakby ta rywalizacja wówczas na Żoliborzu w Warszawie no, urasta w pewnym sensie do rangi symbolicznej. Myślę, że no to w dużym stopniu zadecydowało też niezależnie od tych innych czynników, o których mówił profesor Szczerbiak, o tym, że ta chadecja w Polsce właściwie nie zaistniała w tym pierwszym momencie. Widać należy też do tego tą kwestię, że z tego co mi jest wiadomo, to starania podejmowane przez tą odbudowaną w 1989 roku chadecję o to, żeby odzyskać majątek Stronnictwa Pracy, no nie spotkały się z należytym zrozumieniem. Natomiast jeszcze mam pytanie do pana profesora Jesienia w związku z książką, którą współtworzył ten słynny wywiad Rzeka właśnie z Janem Kłakowskim Rozmowa na bagateli. To jest praktycznie jedyna książka, która mówi coś szerszej publiczności na temat Kłakowskiego. Spora książka. Ja nie bez pewnego zdumienia odkryłem, że w tej książce wśród rozmaitych wątków, między innymi tych wątków afrykańskich, właściwie kompletnie nie ma słowa na temat związków pana Jana Kłakowskiego z chadecją tą polską emigracyjną. Nazwiska właśnie Leopharda, Topiela, Siemiewicza, z którymi przecież współpracował blisko, przez kawał czasu, w ogóle się nie pojawiają. Pada owszem nazwisko Tadeusza Mazowieckiego jako jednego z trzech takich mentorów, osób, które wywarły największe wrażenie. Na panu Kłakowskim tam kilku osób w kręgu znaku, natomiast tej chadecji w ogóle nie ma. Zastanawiałem się, czy to jest tak, że pan o to nie pytał, czy to jest tak, że Jan Kłakowski nie chciał o tym rozmawiać. Dziękuję.
Pan Gephardt. And then we'll do another round. Moment, pan zaczekaj na mikrofon. Dziękuję. Dziękuję. Panie przewodniczący, jestem trochę zażenowany, dlatego wszystkie interwencje tutaj, szanowny pan prelegent, dotyczą właściwie części mojego życia. Otóż, jeżeli chodzi o Jankę Kołakowskiego, z którym byłem zaprzyjaźniony od lat studenckich, przez cały do końca właściwie, mimo że później dzieliliśmy się z pewnym spojrzeniem na rzeczywistość w Polsce i współpracy. Otóż pierwsza rzecz, Janek Kołakowski w czasach studenckich był najpierw przewodniczącym Związku Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej, nie chrześcijańsko-demokratycznej w Belgii, który to związek tworzył zjednoczenie organizacji młodzieżowych chrześcijańsko-demokratycznych. Później został prezesem belgijskiej organizacji, później przez pewien czas od 1953 do 1955 był prezesem Zjednoczenia Młodzieży Chrześcijańsko-Demokratycznej Polskiej i sekretarzem generalnym organizacji młodzieżowej chrześcijańskich demokratów Europy Centralnej. Pierwsze, drugie, maleńka uwaga, ja całkowicie podzielałem stanowisko Janka Kołakowskiego odnośnie metody pracy w krajach afrykańskich czy Ameryki Południowej, gdzie my jako Polacy reprezentowaliśmy inne podejście, nie mając bagażu kolonialnego, prawda, z wielką, z większą łatwością znajdowaliśmy wspólny język w tych krajach. Z tym tylko, że Janek, będąc obywatelem belgijskim, z konieczności łączył te dwa stanowiska, jak gdyby nie mógł zostać sekretarzem generalnym Związku Zawodowych, Międzynarodowych Związku Zawodowych, będąc Polakiem, więc musiał, przyjął obywatelstwo belgijskie i wobec tego był ten dualizm, prawda? Trzecia rzecz. On, myśmy widzieli, zresztą o tym rozmawiałem z nim wielokrotnie, on się pozbył, że tak powiem, bagażu politycznego, po prostu, żeby to nie było w kontraście z jego zaangażowaniem w związku zawodowym. Uważał, że związki zawodowe nie powinny działać na płaszczyźnie politycznej. Jeżeli koniec, rozeszliśmy się na temat spojrzenia na sytuację polską, działanie w Polsce i tak dalej, co o czym zresztą nie ma mowy w książce, którą zresztą nie dedykował tyle na temat Kołakowskiego. Jeżeli chodzi o odrodzenie chrześcijańskiej demokracji w Polsce, otóż bardzo ciekawy jest wykład pana profesora na temat właśnie, dlaczego nie przyszło, nie było tej chrześcijańskiej demokracji, bo dlaczego się nie odrodziła. Otóż myślę, że przykład Krocholskiego, Stanisława Krocholskiego jest już ciekawy, bo nadmierna katolickość, taka żarliwa katolickość, którą reprezentował starszy Krocholski, była w jakimś kontraście z nowoczesną chrześcijańską demokracją, która unikała mieszania przekonań czysto religijnych z działalnością publiczną. I tak samo jak to, co pan profesor był łaskawy mówić o ZHN, nieporozumienie. ZHN był organizacją nacjonalistyczną właściwie, opierając się o to, zresztą się rozleciała ta organizacja, nie miała nic wspólnego z chrześcijańską demokracją. Natomiast ta nowoczesna chrześcijańska demokracja, której prekursorem moim zdaniem była Polskie Stronnictwo Pracy z czasów wojny, które wniosło zupełnie nowe pojęcie, personalizm przetłumaczony, że tak powiem, na praktyczne, to nie bardzo był zrozumiany w Polsce. Czy właśnie rzecz, której bardzo brakuje pana profesora, mianowicie jakie były praktyczne punkty, dlaczego ta chrześcijańska to
cudzysłów właściwie nie mogło się w Polsce utrzymać, pomijając ludzi, ale dlaczego, jakie były pierwsze stanowisko ku rządowi, wczesnej jeszcze komunistycznej, które było absolutnie przeciwne jako najbardziej niebezpieczne rzeczy, co świadczy, bo świadkiem są dyrektywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby nie dopuścić do odnowienia chrześcijańskiej demokracji w Polsce. Nie stronnictwa o profilu chrześcijańskim. To jako jedyne właściwie dyrektywa na temat odradzających się sił politycznych w Polsce. Bo jedno, drugie, no, działanie ku socjoliberalno-socjoliberalnie, to we Francji jest popularne, prawda, socjaliści, radykałowie i tak dalej, czego przedstawiciele takim wybitnym był Gerek, Kuron i tak dalej, którzy uważali, że ruch chrześcijański, demokratyczny typu stronnictwa pracy jest niebezpieczny i niepotrzebny w Polsce. Z czego zresztą hołdował Mazowiecki. Przeciwnicy, co mi dziwiło bardzo, że przeciwnicy powstania chrześcijańskiej demokracji w Polsce, jeszcze trzecia rzecz, indywidualizm różnych ludzi, którzy no, przekonali ich nawet tym, co mówili, teoretycznie, byli właśnie potencjalni działacze chrześcijańskiej, nowej chrześcijańskiej demokracji, tym wydali właśnie nowoczesne, tylko że ogromnie poczucia jakichś współdziałań, zrozumienia, że demokracji można zrobić coś dobrego, że tak powiem, przez współdziałanie grupowe, działanie grupowe, te słynne pojęcia z czasów okupacji Unii, prawda, Unia Europejska. Otóż tego bardzo brakowało, czego dowodem są, prawda, moi rozmaici ludzie, którzy są bardzo szanowani. Dochodziło właśnie do spięć ogromnych. Ostatni taki wysiłek był właściwie przy Janie Olszewskim, zorganizowany tego ruchu odbudowy Polski, gdzie część chrześcijan, stronnictwo pracy, właściwie zgodziło się współpracować całkowicie. Później to się też najrozmaitsze grupy, moim zdaniem, sterowane troszeczkę przez różne interesy, żeby to wszystko podzielić. Chciałem zwrócić uwagę, że Porozumienie Centrum nie było organizacją chrześcijańską demokratyczną, że tam byli chrześcijańscy demokraci, ale to nie była pomoc, żeby to wyjaśnić. Ostatnia rzecz. W różnych ruchach oporu, prawda, w latach 70. 80. było powiedziane, że nie było chrześcijańskiej demokracji w prawie. Ale tam właśnie nie było żadnego politycznego. Ludzie o różnych politycznych poglądach mówili, prawda, elementem było przeciwdziałanie komunistycznemu reżimowi, właściwie rozbicie tego komunizmu. I na koniec myślę, że trochę ci różni chrześcijańscy demokraci w Polsce im kodowali w tej zasadzie z poprzedniego okresu właśnie unikania starcia frontalnego z reżimem, chwiejącym się nawet reżimem komunistycznym. Jak nazwali, mówię zresztą to wprost, brak pewnej zdecydowania, pewnej odwagi w tym wszystkim. Nawet już w latach 90. była zawsze taka dziwna właściwie jakaś wahania się przed podejmowaniem ostrej, czy tak powiem, zdecydowanej pozycji. I to też układało się szczególnie w montowaniu jakąś maskę. Dziękuję bardzo za te moje uwagi, za to, że może I want to give the
speaker's adequate opportunity to respond, but Professor Rawiński had his hand up before, so if you want to pose your question quickly, please. Tak, proszę. Dziękuję, postaram się najszybciej. Nie tylko kwestie. Pierwsza, do której sprowokowały mnie wypowiedzi pana profesora Jesienia na kanwie jednej z wypowiedzi o otwartej chadeckości. To jest moim zdaniem kwestia pewnej semantyki, bo możemy wszystko sprowadzić, nazwać jakkolwiek nam się podoba, tylko że nic z tego nie wynika. Zresztą pan profesor Szczerbek też o tym mówił. Mamy pewne wyznaczniki, czym jest chadeckość, ale właściwie możemy podkładać pod to dowolne treści. Będziemy mówili o rozumieniu klasycznym albo rozumieniu nieklasycznym. Jeżeli nie każdy chadek, jeżeli nie każdy działacz chadecki w związku zawodowym musi być człowiekiem wierzącym, no to pytanie, jak to się ma do tego założenia, że jednak kwestie religijne leżą u podstaw. Pytanie moje jest takie, czy nie powinniśmy, to jest oczywiście do szerszego rozważenia, czy nie powinniśmy na nowo zdefiniować jednak tych konturów, czym jest chadeckość? Czy my nie uciekamy po prostu od tego, chcąc znaleźć się w świecie współczesnym? To jest rzecz pierwsza. Chcę tylko powiedzieć, że znalazłem trochę taką koncepcję u Stefana Kaczorowskiego, który był jednak był klasycznym chadekiem, który mówi o tym, że Stronnictwo Pracy, czy chrześcijańska demokracja, albo przecież sekretarzem Korfantego, nie jest partią kościelną, czyli nie jest sterowana przez Kościół, ale jest partią ludzi świeckich, ale jednak wierzących. Druga kwestia, rozważając to, dlaczego nie powiodła się reaktywacja kadencji, chciałbym zwrócić uwagę jednak na jakby specyfikę sytuacji w Polsce. I tylko dwie rzeczy. Pierwsza to jest pan profesor Szczerbek mówił o braku jakby klasy średniej, tak, o braku tego czynnika. Chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że polska kadencja nawiązywała zwłaszcza do jednak warstwy robotniczej, nie tej klasy średniej. I tutaj zwróciłbym uwagę, która chyba nie jest jakoś w literaturze obecna, na związki z kadencją, czy z myślą kadencką, tak jak sądzę, moglibyśmy ją definiować, solidarności, myśli politycznej solidarności. Jaka ona jest i czy tam byśmy tych związków z kadencją nie dostrzegli. I wtedy całej kwestii pewnej rywalizacji na gruncie ideowym, ale także elektoratowym pomiędzy solidarnością a powiedzmy tą niedoszłą kadencją. Natomiast druga kwestia jest czysto techniczna. Myślę, że też trzeba w tych analizach brać pod uwagę taki bardzo prosty czynnik, to znaczy nieodpowiednie przygotowanie ludzi, którzy tę kadencję chcieli wskrzesić. Czyli wystąpienie w momencie, kiedy hura optymistycznie wydawało się, pojawia się pluralizm w Polsce, czyli nie było przygotowanego gruntu, pojawiają się osoby, które mają chęci, nie ma bazy. I to się nakłada na to, o czym wspominał Paweł, a mianowicie na walkę o rząd dusz. To znaczy, czy dopuścimy tych ludzi, czy puścimy ich w pierwszym szeregu, czy ich zaakceptujemy. A więc te przynajmniej dwa elementy, na które zwracam uwagę, myślę, że należało wziąć pod uwagę, analizując kwestię, dlaczego w Polsce to się nie udało. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo bogate wypowiedzi. Zostało trochę czasu według kolejności może prezentacji. Panie profesorze. Ojoj, strasznie mnóstwo bardzo ciekawych wątków, bardzo, bardzo dziękuję za nie. Może po kolei o naszej książce z Janem Kułakowskim o życiu na Bagateli. Dlaczego nie ma tam więcej o chadecji? Po części dlatego oczywiście, że ja nie zapytałem, w tym sensie wada jest po mojej stronie. Z Janem było bardzo trudno rozmawiać o przeszłości, bo on po prostu nie chciał mówić, uważając, że nie jest ważny. Tak? Znaczy świadectwo jest tym, co żyje. Znaczy, świadectwo jest to, co dostarczyłem, natomiast cała reszta już jest takim marketingiem politycznym, można było powiedzieć. I on tego całkowicie świadomie unikał. W związku z tym wina jest po mojej stronie. Ja nie zapytałem, on nie powiedział, bo nie wyciągnąłem z niego. Tak? Z drugiej strony, tak jak kiedyś się zastanawiałem przez chwilę po pana bardzo ciekawej refleksji, dlaczego nie zapytałem, to jest ciekawe. Nie zapytałem, bo uważałem, że nie jest ważne. A dlaczego uważałem, że nie jest ważne? Bo wydawało nam się wtedy, że Europa jest ważniejsza. Cała część poświęcona Europie jest, powiedziałbym, przez te 10 lat od akcesji irrelevantna. Znaczy nikt do tego się nie odnosi.
Europa jest dostarczycielem pieniędzy, a nie wartości w jakimś sensie. I to jest w pewnym sensie smutne, że ta część nie jest ważna. A po trzecie jest tak, jak sądzę, że dla Jana Kułakowskiego, co też jest pewnym pondą do tego, o czym mówił profesor Szczerbiak, i też do tego głosu o partyjności. Chadeckość partyjna wyczerpywała się w jego związku z Tadeuszem Mazowieckim. Oni byli chyba bardzo bliskimi przyjaciółmi, na tyle, na ile potrafię to ocenić, w takim czysto osobistym sensie. I Jana Kułakowskiego nie interesowała działalność partyjna, ponieważ robił to jego przyjaciel. W tym sensie nie musiał po prostu być członkiem partii politycznej. Być może było w tym trochę tradycji, o której pan bardzo ciekawie mówił, że związkowiec nie powinien być człowiekiem partyjnym, tak? Tę tradycję można było w jego przypadku zarzucić po 1989 roku, kiedy przestał być sekretarzem generalnym Światowej Konfederacji Pracy. Ale tak pozostało. On nigdy nie zapisał się do żadnej partii politycznej, nigdy w żadnej partii politycznej nie działał już po 1989 roku. W związku z tym ta bardzo ciekawa uwaga, że polityka była pewnego rodzaju bagażem, takim obciążeniem w działalności publicznej, pozostało chyba rzeczywiście w jego działaniu. Przy czym, i to jest to był przedmiot bardzo wielu rozmów moich z Janem, kiedy mu mówię, ale ty jesteś politykiem. Ale on mówi, nie, ja w żadnej partii nigdy nie działam. Ale mówię, uprawiasz politykę, uprawiasz dobro publiczne, zmieniasz go i chcesz coś osiągnąć, to jest szersze niż perspektywa indywidualna. W tym sensie był między nami ogromny spór, ale bardzo ciekawy spór. To jest taki spór twórczy, bym powiedział. I ja też jestem bardzo wdzięczny za ten wątek, za przypomnienie tego wątku jego działalności, powiedziałbym, młodzieżowej, czy wczesno powojennej czasów, które wywodzą jeszcze się z czasów harcerstwa niekomunistycznego, powstaniowego w Warszawie, które przeniósł do Belgii, uprawiając tę pierwszą taką pierwotną chadecję, którą jest działalność edukacyjna i organizacyjna wśród środowisk robotniczych, emigracyjnych w Polsce, którym po prostu trzeba było pomóc, żeby się wykształcili, żeby się znaleźli w świecie, w którym potrzebowali podstawowych wyznaczników orientujących ich działalność. Ja mam jeszcze jedną uwagę do profesora Szczerbiaka, ale to ona jest już międzypanelowa, więc może w osobnym trybie, jeśli nie mamy czasu. Tak, bardzo. Dorzucę tylko jedną rzecz do tego, co pan powiedział. Pan zapewne był na pogrzebie Jana Kułakowskiego i ja byłem. Tadeusz Mazowiecki, przemawiając na pogrzebie, właśnie podkreślał, to pierwszy raz usłyszałem w całych swoich latach badania tej tematyki, żeby ktoś publicznie wspominał o przeszłości Jana Kułakowskiego w związku ze Stronnictwem Pracy. Mazowiecki mówił o tym prawie 5 minut. Bo to były też warunki, w jakie oni się poznali. Wyjazd umożliwiony Mazowieckiemu na zachód, tak. Jakby kontakty, stąd oni się w ogóle poznali. Także to jednak zaistniało publicznie i to jest w tej książce Mazowieckiego rok 89, lata następne. Także to nawet jest opublikowane. Ja może nie postaram się bardzo króciutko. Wydaje mi się, że wracamy do ważnej dyskusji, która pojawiała się również w dniu wczorajszym, czyli o definiowaniu chrześcijańskiej demokracji, bądź definiowaniu klasycznego kształtu, bądź współczesnego kształtu. I obawiam się, że to by musiała być chyba osobna konferencja na ten temat. To jest jakby jedna uwaga. Druga do tego, co powiedział pan Stanisław Gebhardt o Grochowski. Z tego, co pan powiedział, wynikałoby, że jakby używanie katolicyzmu jako
pewnego argumentu w działalności publicznej jest kontrproduktywny. I paradoks polega na tym, że jeżeli to ma miejsce w Polsce, gdzie tyle osób definiuje się jako katolików, no to jakby skąd to wynika? Znaczy ja rozumiem, tutaj była próba odpowiedzi na to pytanie, ale ja nie wiem, czy to jest rozstrzygające. Ja nie wiem, czy to jest rozstrzygające. Ja bym właśnie pewnie dlatego ta dyskusja o współczesnym czy klasycznym kształcie chrześcijańskiej demokracji wydaje mi się rzeczą w ogóle istotną dla definiowania, no, czym jest ta działalność polityczna katolików, czy też czym mogłaby być, czym powinna być. Jeśli chodzi o ten, bardzo wydaje mi się, jednak brakuje tego referatu o Sinie Nowickim, bo on by pokazywał trochę inną, wiadomo, to jest nazwisko, które moglibyśmy tutaj pokazywać jest więcej, ale tutaj można byłoby pokazać i jego zaangażowanie, formę pracy publicznej w okresie PRL-u i pewnie to byłaby trochę odpowiedź na pytanie Pawła, które padło. I chyba trzeba wziąć, tutaj była taka Kosowska Gostu, najlepiej by nam mogła to opowiedzieć, bo jeden z podstawowych okoliczności powstawania partii politycznych w Polsce po 1989 roku wiążą się z ich postsystemowością bądź antysystemowością. To nie jest wszystko oczywiście, bo są jeszcze inne kategorie, ale jakby są to partie, które wywodzą się z Solidarności, czyli są postsolidarnościowe później i są jednocześnie antysystemowe, znaczy one były oparte na właśnie tej działalności opozycyjnej. W tym sensie ta uwaga o chadeckości Solidarności jest ciekawa, ale ona też nic nie wyjaśnia, bo to jest tak jak katolickość po Polaków. No. To nie jest, to trzeba byłoby też jakoś rozstrzygnąć, no bo z drugiej strony są te partie właśnie postsystemowe, które też ewoluują, później tak jak PSL nagle okazuje się, że są w grupie chadeckiej w Parlamencie Europejskim. To, wydaje mi się, na skalę polską to są naprawdę bardzo ciekawe zjawiska. Ja na tym skończę, bo wydaje mi się po prostu szczerze. Okay, a lot of the discussion relating to the points that I made was about the missing elements. People were either agreeing with them or they were wanting to add something to them or suggest new ones. I think my overall point really that I want to make is that in many ways a lot of the elements that might have contributed to successful post-Christian democracy were there. Okay, there's a social base there. Okay, in terms of, you know, large numbers of Catholics, self-identified Catholics, many of whom practice. There's a large agricultural, rural community. There's a well-organized institutional Catholic church with a lot of credibility in society. There is a trade union movement which has an explicitly Christian ethos in terms of solidarity. And just as an aside on that, my point about the lack of a middle class as a key element of the alliance that brought Christian Democrats to power in post-war Western Europe wasn't supposed to be saying that workers weren't important in that. I mean, one of the key things about Christian democracy in terms of its success was its ability to craft a cross-class alliance, okay, which other parts of the political right weren't necessarily able to do. Okay, it's their ability to be able to attract to craft an attractive narrative both for workers and for the traditional constituencies of the political right, such as the middle class. My point simply here was that important constituency that was evident in post-war Western Europe wasn't there, or it was evolving, or it wasn't necessarily going to Christian democracy. So the question is why, when there are lots of favourable conditions, or supposedly favourable conditions, the emergence of an anti-clerical left, something that moves the issue of church-state relations right to the top of the political agenda. Why, in spite of all those things, is there not a successful Christian democracy? And I think one of the problems, I suppose, with my presentation to self-critique it is that it's very easy to kind of concentrate on sociological factors and ignore what in political science and social science you talk about agency.
which is the fact there are individual political entrepreneurs able to tap into and mobilize favorable social conditions. And one answer to that, which was given from the floor, is, well, the reason there's no successful Christian democracy was because there weren't any Christian Democrats. Okay, there were, you know, a handful of people in emerging after 1989 who actually saw themselves as social Christian Democrats, and therefore there was nobody there to tap in on that. Well, I mean, that's true to some extent, but here I would come back to Mr. Gephardt's point, which is that, well, you know, there weren't many ideologically clearly defined Christian Democrats, but there also weren't a lot of other people with very clear ideological profiles emerging from within the Solidarity movement. So, you know, there was it wasn't like there was a very strong contender there. And also, it doesn't answer why political entrepreneurs, I mean, people looking to develop an electoral constituency, seeing all these favourable political factors, demographic factors, didn't try and mobilise around that. And I think that's the key question. Why is it that political entrepreneurs on the right or the centre-right, why do they either develop agricultural parties, okay, like the successful PSL or the less successful Christian post-solidarity agricultural parties? Why do those who want to even to have explicitly Christian parties develop Christian nationalist parties like ZAN? Why is political Catholicism, okay, the emanation of political Catholicism in Poland, Christian nationalist rather than Catholic nationalist rather than Christian democratic? And why do many people that you might expect to latch on to post Christian democracy end up tilting towards liberalism? Okay, towards kind of who are pro-European, you know, they want to they map onto those elements of Christian democracy, but end up tilting towards social and economic liberalism. So in a sense, you know, social bases are not enough. It's to do with individual actors. That's absolutely right. But I think it was kind of more up for grabs than people suggest. This is clearly an unanswered question. As Swaback says, you know, this presentation doesn't answer all the questions. It probably poses as many as it does. The other question, which is unanswered, of course, is, you know, what is Christian democracy? How should we redefine it? Yes, obviously, you know, that's something that you need a separate conference on. But I think we need to ask some serious questions. We need, for example, to ask the question, you know, is something that's still identifiably Christian democracy something that makes no explicit reference to Christian values or heritage? Okay, that, for example, when the Constitution of Europe is being drawn up, doesn't see that as being an important element. Is it something that doesn't support the traditional model of the family? Okay, whatever you think about traditional model of family, is somebody who calls themselves a Christian democratic politician still a Christian democratic politician if they don't support that key element? What's a key element of Christian teaching and of Christian politics? Is it still possible for somebody who says that rather than following the church's social teaching on moral or social and economic issues, these are a matter of individual conscience? Is that still identifiably a Christian democratic politician? So yes, you know, clearly it's something that's evolved, but I think that the more fundamental question needs to be asked, not just what is modern Christian democracy, but is modern Christian democracy still Christian democracy in any kind of meaningful Christian sense? On that note, we have to go to lunch.